Poemat Boga człowieka, lub jak zatytułowano obecne wydanie oryginału w języku włoskim, Ewangelia, jaka została mi objawiona, to niezwykła opowieść o życiu Jezusa Chrystusa i Jego matki. Opis szczególny, bo wypełniający także luki i rozjaśniający czytelnikowi to, co dotąd mogło być dla niego niezrozumiałe w biblijnym przekazie. Wszystko, co można powiedzieć o pięknie i głębi zawartości pism tej włoskiej mistyczki, streszcza się w zdaniu wypowiedzianym przez Ojca Świętego Piusa XII, który 26 lutego 1948 roku w czasie audiencji specjalnej udzielonej ojcom Andrea Czechin, Corrado Berti i Romualdo Migliorini, Teologom z Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny, opiekunom Marii Waltorty, powiedział: „Opublikujcie to dzieło takie, jakie jest. Nie ma potrzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie.” Kardynał Eduardo Gagnon wydał 31 października 1987 roku oświadczenie. Sąd wydany przez Ojca Świętego w roku 1948 stanowił oficjalny imprimatur nadane w obecności świadków. Dziś zaś coraz więcej odkryć naukowców zajmujących się badaniami geograficznymi, archeologicznymi, astronomicznymi, potwierdza, że opisy w dziełach Marii Waltorty są prawdziwe. I co więcej, wykraczały nie tylko poza jej wiedzę, ale nawet poza wiedzę wybitnych uczonych jej i naszego czasu. Maria Waltorta ma swój udział także w odkryciu tajemnicy wizerunku z Manopello. Paul Badde, pisarz i korespondent dziennika Die Welt, wspomina, że na całun zwrócił mu uwagę ojciec Heinrich Pfeiffer, historyk sztuki z Niemiec. Oraz niemiecka zakonnica i malarka ikon Blandina Paschalis Schlemmer. Siostra Blandina w 1979 roku zobaczyła zdjęcie wizerunku z Manopello i uderzyło ją niezwykłe podobieństwo do twarzy Chrystusa z całunu turyńskiego. Nie dawało jej to spokoju. Doznała jednak prawdziwego olśnienia, gdy przeczytała w pismach Marii Waltorty Niezwykły fragment datowany na 22 lutego 1944 roku. Porównaj oblicze z chusty z obliczem na całunie grobowym. To pierwsze jest obliczem żyjącego, drugie umarłego. Lecz długość, szerokość, właściwości fizyczne, kształt wszystkie cechy są identyczne. Połóż jeden obraz na drugim i zobacz, jak sobie odpowiadają. To ja jestem, ja, który chciałem Wam przypomnieć, kim byłem i czym się dla Was z miłości stałem. Po przeczytaniu tych zdań, podyktowanych przez Jezusa Marii Torcie, siostra Blandina dokonała niezwykłego odkrycia. Nałożyła na twarz z całunu turyńskiego folię z wizerunkiem z Manopello. I okazało się, że oba oblicza znakomicie do siebie pasują. Maria Waltorta nazwana przez Jezusa Małym Janem, żyła w latach 1897-1961. Pisała w łóżku na wpół siedząc, używając zwykłych szkolnych zeszytów, które opierała na kartonowej trzymanej na kolanach teczce. Zabierała się do pisania w każdej chwili. W dzień albo w nocy, nawet wtedy, gdy czuła się wyczerpana, lub gdy dokuczało jej cierpienie. Zapisywała wszystko od razu i bez sprawdzania. Nie szukała pomocy w książkach poza Biblią i katechizmem papieża Piusa X. Mimo tego braku wiedzy o tym, o czym pisała, Chrystus posłużył się nią jako rzeczniczką i jako swoim piórem. Dzięki czemu pozostawiła po sobie niezrównane bogactwo widzeń i głębokich dyktant. Mogę zaświadczyć, że nie miałam ludzkich źródeł, aby móc wiedzieć to, o czym piszę, a czego pisząc wiele razy nie rozumiem. Tymi słowami Maria Waltorta zakończyła swoją autobiografię, odnosząc je do wszystkich pism, jakie po sobie zostawiła. Tym najbardziej znanym jest poemat Boga Człowieka, znany także pod tytułem Ewangelia, jaka została mi objawiona. Księga pierwsza tego dzieła nosi pod tytuł Przygotowanie. Zawiera treści od niepokalanego poczęcia Maryi Dziewicy do śmierci świętego Józefa. Księga druga przedstawia pierwszy rok życia publicznego od pożegnania z matką do wizyty w domu Kleofasa. Przewodniczącego synagogi w Emaus. Księga trzecia, zawarta w dwóch opasłych tomach, to opis wydarzeń z drugiego roku życia publicznego: od spotkania z samarytanką przy studni, poprzez liczne nauki wygłoszone przez Syna Bożego, po ostateczny wybór apostołów i wreszcie kazanie na górze. W księdze tej przedstawione jest nawrócenie Marii Magdaleny. Pierwsze poważne zatargi z faryzeuszami, wielkie cuda takie jak rozmnożenie chleba czy kroczenie po wodzie. Księga czwarta to ogrom informacji i wyjaśnień z trzeciego roku życia publicznego. Jezus pokutuje i modli się o nawrócenie Judasza, spotyka się z matką kananejską, uzdrawia pochyloną niewiastę Skorozain, naucza o pozbawionym owoców figowcu. Zapowiada swą mękę i gani Piotra. To w tym okresie Jezus uczy modlitwy Ojcze Nasz. Poucza Martę, aby troszczyła się o to, co najistotniejsze. Wizje i pouczenia z księgi IV ukazują kolejne wędrówki Chrystusa po Palestynie, znane z Ewangelii sceny nawrócenia Zacheusza, pouczenie Szymona Piotra o tym, że trzeba wybaczać bez końca. O tym, że mamy być nieskazitelni jak gołębie, o kwasie faryzeuszów, wyjaśnienie co oznacza być ubogim w duchu, a przez to błogosławionym. Wszystkie wydarzenia opisane są językiem barwnym, plastycznym, dającym poczucie rzeczywistego uczestnictwa w przedstawionych wydarzeniach. Ten ostatni rok wędrówek i nauczania kończy opowieść o dziesięciu trendowatych. W tomie tym rysuje się także coraz wyraźniej sylwetka zdrajcy, Judasz, przyłapywany na kłamstwie, na rozwiązłości. Tekst tej księgi kończy wizja Jezusa, który oddala się na dni skupienia przed męką do groty narodzenia. W piątej księdze, noszącej pod tytuł Przygotowanie do męki, znajdują się wizje i pouczenia z ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa. Przed męką. Jest to czas wskrzeszenia łazarza, a następnie ucieczki przed Żydami do Efraim, ostatnich prób podejmowanych przez Jezusa dla ocalenia Judasza oraz podjęcie przez niego samego świadomej decyzji zdrady nauczyciela. Tom ten w wyjątkowy sposób ukazuje właśnie sylwetkę Judasza, jego sposób rozumowania oraz odrzucenie pomocy. Udzielanej mu przez Boga, który chciał go ocalić przed potępieniem. W księdze szóstej przedstawione są wydarzenia z ostatniego tygodnia życia Chrystusa: nauczanie tłumów w świątyni, zatargi z faryzeuszami, ostatnie pouczenia uczniów i apostołów, pożegnanie z matką, ostatnia wieczerza, ujęcie, proces, męka, pogrzebanie ciała Chrystusa. Samobójstwo Judasza, zagubienie uczniów i wielka boleść Maryi w czasie dni i nocy dzielących od zmartwychwstania. W końcu w księdze siódmej noszącej pod tytuł Uwielbienie znajdują się wizje i pouczenia od zmartwychwstania Jezusa poprzez liczne spotkania z uczniami i przyjaciółmi, ostatnie pouczenia w niebowstąpienie, zesłanie ducha świętego. Męczeństwo świętego Szczepana w niebowzięcie Marii. Coraz więcej jest pięknych świadectw czytelników, którzy zagłębiają się w to dzieło, coraz lepiej poznając Chrystusa, coraz mocniej Go kochając i którzy poprzez tę lekturę rozumieją lepiej zarówno Jego, jak i Jego Matkę. W 1973 roku słynny i ceniony włoski mariolog. Gabriel Roskini wyraził się w ten sposób. Mariologia, która ukazuje się w pismach Marii Waltorty, była dla mnie prawdziwym odkryciem. Żaden inny pisarz maryjny ani nawet suma wszystkich pism maryjnych, jakie przeczytałem i przestudiowałem, nie była w stanie dać mi tak jasnego, tak żywego, tak kompletnego, tak świetlanego i tak fascynującego pojęcia, Prostego, a jednak wzniosłego, o arcydziele Boga, o Maryi. Pisma Marii Waltorty w pełnym przekładzie są opublikowane w języku polskim zarówno w formie dziesięciu książek, jak i szesnastu płyt MP3. Wszystkie dodatkowe informacje i linki znajdują się pod filmem.